Cześć, słuchajcie, akwarium 900 litrów narożne już stanęło. Akwarium zrobione przez Przemka z Akwaria Szczecin. Za chwilę Wam pokażę parę zbliżeń, bo akwarium jest wykonane przepięknie. Jestem naprawdę zadowolony. Pokażę Wam, na ile to akwarium jest duże. Zobaczę, czy jestem w stanie tam w ogóle sięgnąć. No, jestem w stanie dotknąć dna. O, do rogu nie za bardzo. Chyba się uda. Myślę, że jakby się postarać, to tam trzy osoby by weszły i mogłyby zagrać w karty. Więc akwarium ma rozmiary, te tylne ścianki mają 1,50 m, 1,50 m. Przednia ma ponad 2 metry, pewnie ponad 2,10 wychodzi. Mam miarkę 2 metry, nie jest za krótka moja miarka. Wysokość zbiornika do tego miejsca, bo to jest wzmocnienie na górę naklejone, jest 80 cm. Czekajcie, zrobię jakieś zbliżenie. To jest szkło OptiWhite i to jest jakieś wyjątkowo dobrej jakości szkło OptiWhite. Jakość tutaj tych wszystkich szlifowań, kurczę, nie chcę się was czuć, jest naprawdę idealna. 1,9 mm jest grubość szyb. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja miałem wcześniej tutaj akwarium o takich samych rozmiarach, ale było tańsze i mi pękło, więc nie warto. Nie warto oszczędzać. Przemek z Akwaria Szczecin zrobił mi tutaj majstersztyk. Zresztą jego wszystkie akwaria, z tego co wiem, są przepięknie wykonane. Tutaj w tej chwili, dzięki temu, że są fenomenalnie zrobione wzmocnienia, tu wklejone na górę, które trzymają cały róg. Trzymają cały róg tutaj i tutaj z tyłu. To nie trzeba już poprzecznych wzmocnień, które w poprzednim akwarium mi właśnie pękły i spowodowały to, że szyba po prostu wyleciała do przodu, znaczy taki kawałek szyby tuż pod tymi wzmocnieniami. Tu jest grubsza, bo tam to było 1,2 mm, a tutaj jest 1,9, więc jest naprawdę naprawdę fajnie. No, słuchajcie, nawet jak ktoś zażartował, to akwarium można podziwiać nawet bez wody. Jest naprawdę pięknie wykonane. Także dziękuję Ci, Przemku. No i oglądajcie dalej. Będę je urządzał. Dzięki temu, że nie ma wzmocnień, planuję włożyć tam całkiem spory korzeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, trzymajcie się, hejka.